Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Ford Detailer i ich bąbelkowy szamponik, który ma być budżetowy. Który ma być budżetowy i co do samego szamponu. Zapach, zacznę od zapachu.
Tutaj zapaszek jest wiśnia. Wiśnia, bardzo fajny. Bardzo fajny wisienkowy zapach. Szamponik gęsty, całkiem nieźle się wypłukuje. Co do samego szamponu, tak jak widziałeś, w koncentracie jest kwasikiem. Producent podaje, że jest neutralny. No jeżeli podaje, moim zdaniem producent, że szampon jest neutralny, to podaje się w koncentracie oczywiście. Fakt, że podczas mycia, czyli roztwór, tutaj mamy na przykład podane sposób użycia. Produkt skoncentrowany, dodaj 20-25 ml szamponu na 10 litrów wody. I tak, wtedy rzeczywiście jest neutralny. Tak, ale co do mycia. Pianka, niczego sobie. Zapach, bardzo fajny. Śliskość, też niczego sobie. Jeżeli chodzi o domywanie, no całkiem nieźle, no kurczę, ja to zawsze powtarzam, że no nie myję traktorów. To jest auto, które jest myte raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, więc tutaj nie oczekujmy, że szampon się wykaże. To by trzeba było naprawdę wziąć trola, który jest w ogóle bez zabezpieczenia, jeździ długo i wtedy będzie można porównać, powiedzmy, na masce przeciągnięcie rękawicą, ile zdejmie danego brudu, więc to jest temat rzeka. Czyli domywa. Kolejna rzecz. Szamponik zachowuje się dla mnie jak właśnie kwaśny szamponik. Z tego względu, że poprawia hydro. Nie zaburza go w żadnym stopniu. Ale jest troszeczkę dziwny, bo z reguły kwaśne szampony, one się szybko wypłukują i znaczy, ten też niby się szybko wypłukuje, ale trzeba, kurczę, niby znika ta piana, ale on tak jakby jeszcze, kurczę, siedział i trzeba dłużej w jednym miejscu tę lance przytrzymać, żeby go całkowicie wypłukać. Po kwaśnych szamponach, jak odtykamy dany wosk, powłokę, robi się, szampon spływa z takimi krechami, jakby był ponacinany. I tu jest podobnie. Zachowuje się jak kwaśny szamponik. Z tym, że wypłukanie go jest takie trochę dziwne. Trzeba dłużej przytrzymać. Niby piany nie ma, ale kurczę, no to wymywanie jest troszeczkę takie, no dziwne, dziwne. Co do szamponu. Bardzo fajny szampon. Nie zauważyłem, żeby cokolwiek podgryzał. Sprawdzałem to na kudeku. A jeżeli tak jest, to w bardzo minimalnym stopniu. Ja osobiście nie zauważyłem. Zauważyłem tylko to, że fenomenalnie odtyka. Naprawdę odtyka. Nie zaburza w żadnym stopniu danego zabezpieczenia, więc na duży plus. Czy jest budżetowy? Ha, właśnie. I tu jest ciekawa sprawa, bo za 3 dni będzie zawodnik, który moim zdaniem jest taki sam. Identyczny. Identyczny. Identico jak ten szampon. Oczywiście to jest moja subiektywna opinia. Więc zapraszam Cię na kolejny film, który będzie prawdopodobnie za 3, za 2 dni, nie wiem. Ale będzie też między innymi dotyczył tego szamponu. Na chwilę obecną z mojej strony to wszystko. Ja Cię zapraszam na kolejny film, który będzie niebawem. Będzie kontynuacja tego szamponu. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!